Roman Pożarek, obrotowy Piotr Kowianina, Piotrków Trybunalski, miło Cię widzieć, Romek. Jeden. Cześć, witam. Jak to się stało, że na Helu zgubiłeś telefon i deskę do kitesurfingu? No, taka już sytuacja, byłem początkującym kitesurferem, byłem na wakacjach z Adamem Pacieśnym, w sumie to był jego podróż poślubna. To ciekawy dobór współczesnika. Wysiadłem na wodę, był trochę za mocny wiatr, zwiało mnie, zgubiłem deskę i później już postanowiłem ratować sobie i deskę zostawiłem. No i telefon, ostatni wieczór trochę poimprezowałem i obudziłem się rano bez telefonu. Podobno deska się znalazła, tyle że rok później, prawda? Deska się znalazła po jakimś miesiącu, musiałem ją rzeczywiście wykupić, ale całe szczęście znalazła się. Wykupić, to bardzo ciekawe. Dobrze. Dwa. Podobno uwielbiasz polską kuchnię. Dlaczego przeglądasz każdą surówkę przed jedzeniem i dlaczego prawie zawsze zamawiasz sos jogurtowy? Z tą polską kuchnią to jest trochę trudne, bo podstawa polskiej kuchni to są pieczarki i cebula, coś ja naprawdę nienawidzę. Więc niestety zawsze gdzieś jedziemy, to chłopaków pytam, czy w tej surówce danej jest cebula. Zazwyczaj niestety jest, bo nie jem. No i sos jogurtowy, to jest taka nasza kryjówka przed trenerem. Kiedy chcemy zamówić majonez, to rzeczywiście zamawiamy sos jogurtowy. Okej, majonez zakazany definitywnie. Ja nie wiem, czy zakazany, ale lepiej brzmi ten majonez, jogurt. No dobra. Trzy. Jak poradziłeś sobie na infolinii, gdy zgubiłeś kartę bankomatową? Pozdrawiam Tomasza Mruza. Bankomaty wciągnął kartę i dzwoniłem na infolinię, powiedziałem, że może źle mnie zrozumieć, że jestem obcokrajowca, no i Tomasz Mróz tego miał bekę jeszcze cały rok. No. Jedziemy dalej. Cztery. Gdzie i dlaczego trzymałeś swoje ciuchy, gdy po wakacjach mieszkałeś u Staszka Makowiejewa i co się wtedy stało z kluczykami do twojego samochodu? To był ten słynny tydzień, kiedy zgubiłem deskę i telefon, wróciłem z wakacji, jeszcze nie miałem mieszkania tutaj w Piotrkowie, bo zmieniałem, więc zatrzymałem się u Staszka Makowiejewa. Więc z samochodu sobie zrobiłem trochę szafę, żeby mu nie przeszkadzać i niestety jednego rana stwierdziłem, że nie mam kluczy. Myślałem, że je gdzieś zgubiłem, więc już dzwoniłem do ciebie, żeby mi wysłali drugie. Na szczęście klucze się znalazli w silowni, ale i tak byłem po prostu 3 dni bez swojej szafy samochodowej. Pytanie z dedykacją od Adama Pacześnego. Za 2 dni kończysz 33 lata. Jak się czujesz, mając 7 lat do 40? Pozdrawiam Adama. Zagraj w ataku, tam nie jest aż tak dobry jak ten jego kolega z 90. Nie chcę go teraz prowokować, ale musi jeszcze troszeczkę potrenować, żeby był na jego poziomie. Zabijecie? Ale tak naprawdę myślę, że ludzie mogą powiedzieć, że naprawdę nie czuję się na aż tyle, ile mam lat. Tylko w sumie Adam mi ciągle przypomina, że jestem stary, ale jego to też cieka. Ale tak naprawdę czuję się bardzo dobrze, bo tak jakoś sobie ciągle nie przypuszczałem, że już mam tyle lat i gdzieś zatrzymałem się gdzieś na 24. Zatem pytanie numer 6. Ostatnio wspólnie ze swoją dziewczyną Asią bawisz się w modeling. No i pytanie, czy po zakończeniu kariery zobaczymy Cię na okładkach modowych gazet i na wybiegach w Paryżu na przykład? Myślę, że na pewno nie. To po prostu moja dziewczyna Asia czasami tam robi jakieś sesje. Zabrała mnie 2 razy, ale myślę, że nie jest to moja partia i raczej tak okazjonalnie. Ale jeżeli zabierze 3 raz, no to chyba nie odmówisz, mam wrażenie. No nie odmówię, bo nie udało mi się, że te pieniądze są ciekawe, ale nie robię to z pasji, robię to wyłącznie dla pieniędzy. Ale no czemu nie, zobaczymy. No bardzo, robi się coraz ciekawiej, proszę Państwa. Ostatnie pytanie w takim razie. No cóż, jaka jest historia tego zdjęcia i jakim cudem trafiło ono do Twoich kolegów z drużyny? Pewnie wiesz, o jakie zdjęcie chodzi. To jesteś ty, prawda? Tak. Okej, o co chodzi? Pomidor. Powiedz chociaż, jak pies ma na imię. Nie, no to jest nasz pies Leon i niestety tak rano się obudziłem i chciałem wysłać do swojej dziewczyny zdjęcie. Niestety pomyliłem na Messengeru grupy i trafiło to z opisem do kolegów. Znaczy to stwierdziłem aż po jakichś 30 minutach, kiedy się dziwiłem, że nie odpisuje, więc tutaj tak sobie założyłem, że chyba to zdjęcie wysłałem gdzieś indziej i niestety wysłałem to na naszą grupę. Na pewno jest to bardzo dobry gracz, Roman.
Roman Pożarek.